Hej, odbieram. Jakiś czas temu ktoś podesłał mi ciekawy filmik, w którym jakiś gość wytrawiał sobie wzorki w morach i postanowiłem spróbować. Jak widzicie, wyszło całkiem nieźle. Jest to czaszka, którą możecie znać chociażby z mojego logo. Generalnie nie wyszła tak jakby oczekiwałem, aczkolwiek nadal jest strasznie zajebista i muszę przyznać, że bardzo mi się podoba. Myślę, że wytrawienie czegoś w nożu jest bardzo fajnym sposobem na zaznaczenie, że nasz nóż jest nasz. Ewentualnie, jeśli planujecie komuś dać prezent, to fajnie zrobić coś w tym stylu. Okej, pokażę Wam dziś, jak osiągnąć taki efekt. Mam tutaj Hultaforsa HVK. Jest on wykonany z węglówki i raczej radziłbym Wam trawić węglówkę. Nie wiem, jak trawi się taka lepsiejsza stal nierdzewna. Próbowałem trawić coś w kandarze i niestety nie szło, więc zakładam, że jednak stal musi być rdzewna. Jak widzicie, zaznaczyłem tu już wcześniej permanentnym pisakiem do płyt mniej więcej kształt, jaki chcę wytrawić. Nie wiem, czy na pierwszy rzut oka wygląda to jak góry, aczkolwiek chciałbym, żeby wyszły mi góry, więc zasadniczo wszystko, co jest zaznaczone na niebiesko, będę się starał wytrawić. Zasadniczo nie używajcie jakichś do zaznaczania markerów, które zostawiają tak jakby oleisty ślad, powiedzmy. Wszystkie markery olejowe, etc. Po prostu te, w których nie ma takiego, wiecie, w miarę, nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie takie, które nie zostawią nam po prostu śladu, który może nie przepuścić nam roztworu do trawienia. Tym zaznaczałem już wcześniej moją czaszkę, więc wiem, że przepuści tak jakby roztwór, więc nie muszę tego zmywać po tym, jak tak jakby wymaskuję ten wzór. Generalnie kolejnym krokiem będzie wymaskowanie tego wzoru. Do tego używamy prostej rzeczy, która nazywa się lakier do paznokci. Odkryłem przy okazji, że kobiety lubią trzymać to w lodówce. Nie wiem dlaczego, chyba wtedy nie wysycha. W każdym razie potrzebujemy jakiegokolwiek lakieru i będziemy zaznaczać wszystko, co czego nie chcemy po prostu wytrawić, więc tak jak w przypadku czaszki trawiłem, zaznaczyłem po prostu oczy, mniej więcej to miejsce po nosie, nie wiem, jak się nazywa. I oczywiście sam obrys. W tym momencie znów zaznaczę wszystko, co nie jest niebieskie. Wystarczy jedna warstwa tak naprawdę. Lakier jest w miarę gęsty. Natomiast jeżeli macie jakieś większe obszary do wymaskowania, polecam Wam taśmę izolacyjną. Taką zwykłą do różnych instalacji elektrycznych. W każdym razie pamiętajcie, że wszystkie krawędzie, wzdłuż których będziemy trawić nasz wzorek, powinny być jednak wykonane lakierem do paznokci, gdyż wtedy wychodzą znacznie ładniej. Tak samo nie zaznaczamy nic na samej krawędzi tnącej. Nikt nie chce przecież drugi raz wyprowadzać krawędzi, zwłaszcza że po prostu w tym miejscu nóż jest cienki i po wyżarciu naszego wzoru może się zdarzyć tak, że będziemy mieli wżer na ostrzu, a tego nikt nie lubi. Generalnie nie musi być jakaś super gruba warstwa tego lakieru, chodzi bardziej o to, żeby była szczelna. Aczkolwiek, jak widzicie, idzie całkiem nieźle. Jeśli macie jakiś naprawdę wydumany wzór, to możecie sobie... Ej, wyjechałem z klatki. Możecie sobie pomóc jakimś patyczkiem, chociażby do szaszłyków, ewentualnie zwykłą wykałaczką. A w tym momencie chyba zrobię cięcie, dokończę po prostu robienie tego wzoru, skoczę się po wykałaczkę i dokończę wszystkie krawędzie, żeby były ładne. A zasadniczo te góry są odrobinę
skomplikowanym wzorem, więc ok, robię cięcie i spotykamy się na samym trawieniu. Ok, skończyłem maskować nasz wzór. Jak widzicie, użyłem taśmy izolacyjnej do zasłonięcia tak jakby miejsc po bokach. Natomiast jeżeli planujecie jakiś większy wzór na całym nożu, ewentualnie na dwóch stronach jednocześnie, powinniście raczej wszystko tak jakby zasłonić lakierem do paznokci i wtedy cały nóż zanurzamy w naszym roztworze do trawienia. Ja dziś trawię małe logo, więc zasadniczo po prostu nakapię tutaj mojego roztworu do trawienia. Zapomniałem wspomnieć, że przed wszystkim powinniście oczyścić nóż dokładnie, odtłuścić go z ewentualnego oleju, etc. Może też pomóc przetarcie całości jakimś drobnym papierem ściernym. Roztwór do trawienia. Ja użyłem czegoś, co miałem pod ręką. To jest roztwór siarczanu miedzi z solą. Aczkolwiek jeśli nie macie żadnego roztworu pod ręką, a raczej żadnej substancji, z której ten roztwór można zrobić, to zasadniczo idziecie na Allegro i kupujecie coś, co nadaje się do trawienia najbardziej, czyli chlorek żelaza jest w sprzedaży również jako środek do trawienia różnych dziwnych rzeczy. Nie wiem, czy tym przypadkiem nie trawi się płytek drukowanych do, wiecie, jakiejś elektroniki czy coś w tym stylu. W każdym razie ja używam dzisiaj tego. Nie jest to idealne. Mój roztwór trawi trochę słabiej niż roztwór chlorku żelaza. Podejrzewam, że chlorek żelaza będzie trawił jakąś połowę szybciej i przede wszystkim jak będzie reagował, to nie będzie zostawał jakiś nalot. W przypadku mojego roztworu będzie się tworzył nalot po prostu z metalicznej miedzi. Zresztą zaraz to zobaczycie. Więc generalnie teraz może podeprę sobie czymś nóż, żeby nie musieć go trzymać cały czas. Okej. Środek klatki jest mniej więcej tu. Nie musicie idealnie widzieć wszystkiego, po prostu tam, gdzie zostawiłem miejsce, w którym ma być wzór, kapię sobie moim roztworem. W każdym miejscu, w którym chcę mieć wytrawiony metal, po prostu musi być spora kropla. Nie wiem, czy to zobaczycie, aczkolwiek już zmienił kolor i w tym momencie metal powinien zacząć zmieniać kolor na czarny. Mogą się pojawić jakieś bąbelki albo coś w tym stylu, aczkolwiek poza tym metal zmieni kolor na ciemniejszy. I w tym momencie zostawiamy nasz nożyk na około 5 minut, jeśli używacie chlorku żelaza. Ja będę musiał niestety przetrzeć ten nóż za jakiś czas i po prostu jeszcze raz nałożyć, ponieważ zrobi mi się osad. Aczkolwiek, no cóż, najlepiej poeksperymentować po prostu, ile czasu zajmie nam wytrawienie, na jaką głębokość jakiej stali. Więc widzimy się za chwilę, pokażę Wam, jak to wyszło. Minęło niecałe 10 minut i no cóż, wracam do mojego noża, zobaczmy, co mi z tego wyszło. Pamiętajcie, że w Waszym przypadku nie będzie tego miedzianego nalotu, jeśli używacie chlorku żelaza. Jeśli teraz przetrę dość mocno mój nóż, to odsłoni się ciemne zabarwienie po prostu, które powstało w wyniku trawienia. W tym momencie możecie sprawdzić po prostu, jak głęboki jest ten ślad. Myślę, że mój jest na tyle głęboki, że jest widoczny. Mogę więc przejść do kolejnego kroku, którym jest po prostu
zmycie całego lakieru i przemycie całego noża wodą. Zrobię to pod kranem, więc zobaczymy się za chwilę. Nie powiem, żeby wyszło tak jak chciałem, wiele miejsc wydaje się być niedotrawionych, aczkolwiek jeśli tylko wytężycie swoją wyobraźnię, to nawet widać jakieś góry. Wydaje mi się, że tak na żywo, jeśli zobaczylibyście ten nóż, to byłoby znacznie lepiej, aczkolwiek w dalszym ciągu nóż jest niedotrawiony, więc trzeba to naprawić. Jeśli zdarzy się tak wam, to jeszcze raz musimy pobawić się we wszystko i zamierzam to właśnie zrobić. Spotkamy się w części, w której pokażę wam już końcowy proces przygotowania, powiedzmy, noża do pracy. Trzeba to niestety zabezpieczyć, ponieważ w tych miejscach, które trawiliśmy, nóż będzie znacznie łatwiejszym kąskiem dla rdzy, więc widzimy się za chwilę. Powtórzyłem, trawienie jest znacznie lepiej, więc spotykamy się w momencie, w którym powinienem być chwilę temu. W każdym razie zostały mi jakieś kawałki miedzi, chyba jak wspominałem, ten roztwór zostawia za sobą miedź, więc nie zwracajcie na to uwagi. Teraz warto przetrzeć sobie taki nożyk jakimś drobnym papierem ściernym. W tym momencie tak jakby wyczyścimy nasz wzór z tego czarnego nalotu, co moim zdaniem wygląda znacznie, znacznie lepiej. I generalnie nalot jest o tyle niefajny, że może tam po prostu zostawać jakaś wilgoć. Nie musicie czyścić za to jakoś super dobrze, ponieważ wtedy, gdy zostanie nam trochę tego czarnego nalotu w środku naszego wzoru, po prostu podkreśli to nam wygląd. Więc nie wycierajcie całego do cna, aczkolwiek warto wytrzeć choć trochę. Jeśli macie większy wzór, to oczywiście wytrzecie go więcej. Ja tutaj nie mogę za bardzo podejść tym papierem, aczkolwiek myślę, że i tak jest nieźle. No i wytarłem wszystkie te ślady po miedzi. Więc tak wygląda moje skończone logo. Myślę, że przypomina choć trochę góry. No cóż, mogłoby być trochę głębiej. Jeśli tak jak ja zderpicie i nie wyjdzie wam do końca za pierwszym razem, to gdy nałożycie drugi raz tak jakby maskowanie i drugi raz zaczniecie trawić, nie wcelujecie idealnie, to zrobią wam się po prostu schodki, tak jak w tym przypadku też trawiłem na dwa razy. Z jednej strony fajne, bo dodaje wam takiego efektu 3D. Możecie to specjalnie wykorzystać i zrobić sobie jakiś wzorek, który ma jeszcze wzorek we wzorku. Aczkolwiek z drugiej strony to oczywiście tak jakby może nam przeszkadzać, jeśli chcemy w danym miejscu mieć pojedynczą krawędź. Przetrzę może jeszcze trochę. Okej, okay. Na koniec myślę, że dobrym pomysłem jest zabezpieczenie takiego wzoru przy użyciu jakiegoś oleju. Ja mam pod ręką akurat balistol, więc psikniemy trochę balistolu. Przetrzemy cały nożyk. Z drugiej strony również. I voilà, wasz nożyk z własnym wytrawionym wzorem jest gotowy. Jak widzicie, nie jest to aż tak upierdliwa rzecz. Oczywiście osiągnięcie fajnego efektu nie jest takie proste, aczkolwiek myślę, że jak na pierwsze dwa wytrawione wzorki w jakichkolwiek nożach jest całkiem nieźle. W tym filmie to by było na tyle. Nie mam już chyba więcej wiedzy do przekazania wam. Aha, jeśli macie jakiś roztwór, który chcecie zostawić, to
wydaje mi się, że nic mu się nie stanie. Możecie go przechowywać przez dłuższy okres. No i generalnie pamiętajcie o tym, żeby jednak dołożyć kilka minut czasu trawienia do tego czasu, który wam podałem. A w tym momencie będziecie mieli pewność, że wzór jest dostatecznie głęboki. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia. Jeśli coś wytrawicie, to oczywiście się pochwalcie. Na razie!